Sorry, ostatnio było nieco mniej filmików, ale zupełnie nie miałem czasu na pierdoły, no. Taka sytuacja, ostatnio głównie to ja zajmowałem się przewijaniem TikToka, no bo co ja niby mogłem przewijać innego? A wiadomo, że to łatwa sprawa nie jest, przewijasz i nawet do połowy timeline'u ciężko dojść. Ale dobra, robię sobie teraz krótką przerwę od tej cholernie trudnej roboty i zapraszam na kolejny odcinek przeglądu likujowych. A przypomnę, że jest to magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. A zaczniemy sobie od tematu bardzo mocnego. Gdybym pracował w tabloidzie, to dałbym tytuł Pies wyruchał bramkarza. A sytuacja miała miejsce w Chile i wyglądała ona tak. No pies tam na boisku się pojawił, sobie dreptał po polu karnym. I potem była jakaś akcja i... Piłka pyk w tego psa, odbiła się i wpadła do bramki. No jakby nie było, no bramka został przez tego psa wykiwany co najmniej. Czasem to mam wrażenie, że gdyby nie psy, to ta piłka nożna to już dawno by spadła na psy. Był czworonóg na meczu czwartej ligi w Chile i był też także na meczu trzeciej ligi w Sudanie. Zobaczmy. Trzecia liga w Sudanie. Tam podobno jest dość niebezpiecznie. Sędziowie są napierdzielani przez kibiców czasem. No to aby poczuć się bezpiecznie, to przyszedł sędziować mecz ze swoim psem. No i się udało, no bo wiadomo, że jak są psy na stadionie, to zawsze jest bezpiecznie i żadnych sytuacji konfliktowych nie ma. Kolejny wątek sędziowski, zobaczymy sobie, co zrobił sędzia w Hondurasie. W Hondurasie sędzia zagrał na kutasie. No nie zagrał, ale za to pokazał wszystkim swój pistolet. Ale taki prawdziwy. Pogroził, ale strzału nie oddał. A odnośnie strzałów, i to niezłych strzałów, to teraz wędrujemy na Wyspy Salomona. Kto wie, gdzie są Wyspy Salomona? W sumie to zapytajcie Salomona, przecież ja nie wiem. W każdym razie na Wyspach Salomona grają w piłkę nożną i strzelają tam tak. Man blągają, potem kamahaj, one, two, jokiem, waroi, coś mi się wydaje, że na tych Wyspach Salomona to jeszcze większe jajca niż na Wyspie Miłości są. To był wjazd z bramą z Oceanii chyba, a teraz będzie wejście z bramą z Azji. Tak na stojaka opitala się przeciwników w Uzbekistanie. Zoran Tošić. Премию за самый издевательский гол этого тура, чемпионата, сезона. А такого спокойствия, каким имел этот нападник, то часом бракует дефенсиве. Например, в другой лиге монгольской ostatnio забракло нечто спокойу. Но нелегко выпровода се пилка от брамки в другой лиге монгольской. Teraz kolejna sytuacja, gdzie nie będzie spokojnie, to będzie sytuacja z Singapuru. A gola tego podesłał pan Maciej Czarnecki, dziękuję bardzo, bo trafienie jest naprawdę przednie. Ta akcja co prawda rozkręcała się dość niebrawo, ale Beata Kozidrak też się rozkręcała niebrawo, a zakończyło się wszystko z przytupem. A skoro już pojawił się polski akcent, to my teraz wędrujemy do Polski, bo u nas w niższych ligach też się dzieje, zwłaszcza w ligach czwartych. Na przykład w meczu Wisły 2 Płock się działo, jak grali z Sokołem Serot. Dwa gole tam padły niezłe. Oto gol numer 1. Oto brama numer 2. La 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 la
A w czwartej lidze działo się również na Podkarpaciu. Legion Pilzno, tak się nazywa drużyna, a bramkarz Legionu Pilzno, kurde, rzemieślnik, tak jakoś naturalnie mi przychodzi, że w Pilznie zawsze był rzemieślnik. Ale teraz jest Legion, okej, okay. Bramkarz Legionu Pilzno gra tak. A teraz zjeżdżamy jeszcze niżej niż czwarta liga, a jak wiadomo, im niżej, tym gra się ładniej, proszę bardzo. O kurwa! To jest gol dla zespołu Niwa, Nowa Wieś. A tego gola z kolei podesłał pan Tomasz Wójcik z chrzanowskiej lokalnej telewizji, dziękuję bardzo. Prosimy o więcej sytuacji z okręgówek małopolskich, bo tam to się dzieje. Kolejna chyba sytuacja z okręgówki małopolskiej, tak jest. To był mecz Hejnała Kęty z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska i gol dla Kalwarii. No lepszego chwytu bramkarza to ja nie widziałem dawno. Kiedy wam się wydaje, że widzieliście już wszystko, wtedy wjeżdża zawodnik z Łomeksu, Branice, no nie cały na biało, on tam chyba wjeżdża na czarno. Tymczasem Karpaty jeszcze rzutem na taśmę starały się tutaj chociaż punkt ugrać w tym meczu. Niesamowita sytuacja, pusta bramka, no wydaje się, że nie może być inaczej jak 1-3, proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i to by było na tyle, wracam do tego swojego TikToka i pewnie wszystkim się wydaje, że to jajca są z tym TikTokiem. A ja mam tam swój profil, jakby co. Piszcie se kartofiska i sprawdźcie. Każdy poważny facet po 40 powinien mieć swojego TikToka. Dziękuję za uwagę. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofiskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem.